Teksasu w poranniku z Giego. Witajcie, jest 28 luty, to już środa, kolejny ciepły dzień u mnie w Teksasie, ale żeby nie przedłużać, powiem wam, że dzisiaj porannik będzie lajtowy, aczkolwiek muszę zacząć od tego, że natłok różnego rodzaju sytuacji związanych z tym informacji jest przeogromny. No, mamy protesty w Europie, protesty w Polsce. To najbardziej nas dotyka. Mimo, wiecie, kochani, że ja jestem tutaj w Stanach Zjednoczonych tyle tysięcy mil od mojej ojczyzny, to odczuwam to tak samo mocno jak i wy. Kocham Polskę po prostu i leży mi na sercu i dobro Polski, i dobro przede wszystkim Polaków, ludzi tam mieszkających. Moi drodzy, tym bardziej, że no, jakby toczą się sytuacje, które przynoszą, mogą przynieść duże zagrożenie. Mówił o tym wczoraj w takim nagraniu nieplanowanym zupełnie pan Marek Chodorowski. Uspokajał nas też, że to zagrożenie było, ale ono jest, jego zdaniem, ono już odeszło, nie jest aktualne. Dlatego ja dzisiaj chcę poprowadzić taki porannik lajtowy, w którym chcę opowiedzieć o kilku ważnych rzeczach, które tak naprawdę nie są moimi przemyśleniami. Ja zebrałem to z internetu, ale zgadzam się z nimi, więc o nich opowiem. Zanim jednak wrócę, czy przejdę do tych treści, to muszę też powiedzieć, że spodziewałem się tego, że porannik, w którym sporo mówiłem, cały poświęciłem odpowiedzialności, spodziewałem się, że on też wywoła odzew. No i nie zawiodłem się, chociaż liczyłem, że ten odzew będzie większy, to kilkanaście może osób odezwało się i ja się do tych komentarzy odniosę w piątkowym spotkaniu, bo będzie na żywo. Tak, chciałbym, żeby to była taka tradycja, piątkowe spotkania na żywo. Odniosę się do tego. Bardzo dziękuję wszystkim komentującym za te komentarze. Zauważacie, że ja ich nie kasuję, mimo że one czasami mnie boleśnie gdzieś tam dotykają, to jednak pozostawiam i odniosę się do wszystkich tych komentarzy. Jednocześnie dziękuję tym wszystkim, którzy rozumieją też moje intencje, dlaczego to robię, dlaczego co chwilę te słowa o tej odpowiedzialności. No dobra, ale dziś tego tematu nie będę rozwijał. Przejdźmy zatem do czegoś lżejszego, a jednocześnie bardzo, bardzo ważnego. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest z tą tak zwaną duszą, albo z duszą po prostu? Co z tym twierdzeniem, że mamy dusze młode i stare? Jak to jest? Jak to rozpoznać w ogóle? Ja miałem takie rozmyślania i znalazłem artykuł, który opisuje takich 17 istotnych sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że jesteś duszą starą. No to cóż, zapraszam do podróży. Artykuł pojawił się na wakeupworld.com i jest artykuł jest autorstwa, czekajcie, Aletia Luna. Otóż słuchajcie, już we wstępie autor czy autorka tego artykułu pisze tak. Pomyśl, ile miałbyś lat, gdybyś nie wiedział, ile masz lat w statystykach czy w akcie urodzenia. Na ile się czujesz, ile miałbyś lat, gdybyś nie wiedział, ile masz lat. Fajne pytanie, tak naprawdę. I dalej kontynuuje autor artykułu, że w naszym świecie jest szczególny rodzaj osób, które niemal od urodzenia czują się samotne i odizolowane. No i
Tu byłby jakby pierwszy taki punkt, w którym czuję, że to może być spójne ze mną. Ja już wam nieraz opowiadałem o tym moim poczuciu w bardzo wczesnej młodości. Miałem 6-7 lat, kiedy siedząc na dachu takiej szopy, tęskniłem do gwiazd. Czułem, że tam mnie ciągnie i czułem, że tam jest mój dom, a wcale nie tu. Mama się tym martwiła, kiedy słyszała moje słowa, że ja chcę do domu. Wyrosłem z tego, aczkolwiek to poczucie tęsknoty dalej ze mną jest. No dobra, popatrzmy, co jeszcze. Potem polecimy punktami, ale wstęp artykułu jest dość ciekawy, bo autorka artykułu twierdzi, że samotna egzystencja, czy też życie samotnika, nie wynika z preferencji ani też z aspołecznego temperamentu, bo są też tacy, ale z tego, że dusza jest po prostu stara. Stara sercem, stara umysłem, stara duszą, stara mentalnością. Ta osoba jest starą duszą, dla której jej spojrzenie na życie jest zupełnie inne i bardziej dojrzałe niż to, co reprezentuje sobą otaczający ją świat. I w rezultacie, jak pisze autorka, stara dusza żyje swoim życiem wewnętrznym, krocząc własną, samotną ścieżką, podczas gdy cała reszta wokół niej, inaczej mówiąc, tak jak napisała autorka, cała reszta stada podąża inną drogą. I tu muszę powiedzieć, że też czasem się tak czuję, stąd moje tęsknoty do wzięcia odpowiedzialności w swoje ręce. Jasne, to ja muszę się uderzyć w piersi i zrobić to najpierw sam, ale dlaczego nie mogę się tym z wami podzielić? I dalej zadaję pytanie autorka, czy może doświadczyłeś czegoś takiego w swoim życiu lub byłeś świadkiem takich zachowań u innej osoby? Jeśli tak, no to te 17 punktów jest do przeanalizowania przez ciebie. Odpowiada jeszcze na pytanie, czym jest stara dusza. I odpowiada na to w jednym zdaniu. Krótko mówiąc, stara dusza to istota, która czuje się znacznie starsza, niż wskazuje na to jej wiek. Poczuciu temu często towarzyszy dar empatii, wysoka inteligencja, intuicja i wnikliwy wgląd w kondycję człowieka. No dobra, stare dusze, pisze, są często takimi outsiderami, którzy częściej zaglądają do środka i bardzo często czują, że nie należą do tego świata, lub też jakby w tym okresie, w którym żyją, znalazły się niepotrzebnie, czy też przez przypadek. W rezultacie większość starych dusz tęskni za poczuciem prawdziwego znaczenia celu i wewnętrznego spełnienia, którego wcale nie dają jej pieniądze, władza, sukces czy zaścianki tego świata 3D. Tęsknotę tę często opisuje się jako pragnienie powrotu do domu. No i bingo, i tu mam znów potwierdzenie tego mojego pierwotnego poczucia. Ale idźmy dalej, bo nie wiem, czy wszystkie znaki będą zgodne z moim poczuciem. I dalej autorka jeszcze pisze, zanim omawia te znaki, istnieją dwa główne typy starych dusz. Te, które rodzą się z poczuciem bycia innymi, oraz te, które wyrastają na stare dusze w procesie duchowego przebudzenia. Inaczej mówiąc, kiedy tu przychodziły, nie były jeszcze takimi starymi, ale mnóstwo doświadczeń i procesów, które w tym życiu zostały uruchomione, postarzyły, czy też wydoroślała ta dusza. Nieco później przyjrzymy się, jak pisze, starym duszom i duchowemu przebudzeniu. No i teraz te 17 znaków. Znaków, które oznaczają, że jesteś starą duszą. No, pierwszy znak omówiła już we wstępie. Numer jeden. Zwykle jesteś samotnym wilkiem. I autorka pisze tak, ponieważ stare dusze nie interesuje się zajęciami i zainteresowaniami ludzi w ich grupach wiekowych, nawiązywanie przyjaźni z ludźmi, z którymi trudno im je nawiązać, jest dla nich niewystarczające, niezadowalające.
I istnieje takie poczucie wyobcowania, i to jest jeden z głównych problemów, jakich doświadczają stare dusze. W rezultacie stają się samotne. Trudno im nawiązać głęboką więź z innymi w otoczeniu, ponieważ większość innych ludzi nie ma takich samych zainteresowań i wartości jak oni. Ja muszę tutaj dodać, że mam grupę przyjaciół i jakby ten punkt, no tak, samotny wilk, tak i nie. Bywam i lubię być samotnym wilkiem, ale kiedy jest czas na zabawę i na towarzystwo, daję temu uwagę. Punkt numer dwa. Kochasz wiedzę, mądrość i prawdę. I autorka pisze tak. Może się to wydawać trochę banalne, ale stara dusza w naturalny sposób skłania się ku intelektualnej stronie życia. Stare dusze z natury rozumieją, że wiedza to moc, mądrość to szczęście, a prawda to wolność. Więc dlaczego nie szukać tych rzeczy? I te zajęcia mają dla takiej duszy większe znaczenie niż czytanie najnowszych plotek na temat Kardashianów czy najnowszych wyników meczów piłkarskich. No to muszę powiedzieć, że tu w 100% odczuwam to. Punkt trzeci. Masz skłonności duchowe. Autorka pisze, że stare dusze mają zazwyczaj wrażliwą i bardzo duchową naturę. Doświadczanie duchowego przebudzenia, pokonywanie ograniczeń ego, poszukiwanie duchowego oświecenia i samorealizacji oraz wspieranie miłości i pokoju są często podstawą ostatecznych poszukiwań starej duszy w życiu. Zauważcie to zdanie, że ona nie mówi, że ta stara dusza jest już oświecona. Ona jest poszukująca. Pokonywanie ograniczeń ego, czyli jest cały czas w procesie, i poszukiwanie duchowego oświecenia. Punkt czwarty. Aha, czy ja jestem, czy bym się przypisał? Tak. No, tak, 90%, ale jeśli wziąć pod uwagę to, że pokonuje cały czas ograniczenia ego i poszukuje duchowego oświecenia, to jestem na 100%. Punkt czwarty. Rozumiesz przemijalność życia. Autorka pisze, stare dusze często nękają wspomnienia ich własnej śmiertelności oraz śmiertelności wszystkiego wokół nich. W rzeczywistości nierzadko zdarza się, że stara dusza przechodzi przez całe życie wiele kryzysów egzystencjalnych, szczególnie w trudnych sytuacjach, które podkreślają jej nietrwałość istnienia. Będąc bardzo spostrzegawczą i wrażliwą na rzeczywistość śmierci, stare dusze decydują się na inne życie i dla niej każda decyzja się liczy. No i tutaj czuję się mocno, bardzo mocno związany z takim punktem widzenia. Ja praktycznie od dziecka, od czasu, kiedy po raz pierwszy byłem w szpitalu, miałem chyba wtedy 10-11 lat, odprowadzałem już inne dusze. Po prostu byłem podczas umierania innych ludzi, którzy w szpitalu leżeli na mojej sali. Tak wtedy było. Dzieci nie leżały osobno. Była duża zbiorcza sala, na której leżało może 20 osób. No i czasem ktoś na tej sali umierał. Ja zawsze byłem gotowy i byłem pierwszy, żeby być z taką istotą i pomóc tej duszy. Ok. Punkt piąty. Jesteś rozważny i introspektywny. Autorka pisze, że stare dusze mają tendencję do myślenia o wszystkim i dużo o tym myślą. Dla starej duszy niezwykle ważne jest zapewnienie wystarczającej ilości przestrzeni i czasu na refleksję, introspekcję, takie wejście w siebie i rozwinięcie większej samoświadomości. Ta naturalna tendencja do rozmyślań pomaga im szybko uczyć się na podstawie swoich działań i rozumieć ludzi i otoczenie wokół nich. Wiele starych dusz praktykuje naturalną formę pracy z cieniami, własnymi cieniami, podczas której
nieustannie zastanawiają się, w jaki sposób mogliby działać lepiej, zapobiegać powiększaniu się ich problemów i tworzyć większą wewnętrzną harmonię. No, tak, dużo przede mną, ale w 100% zgadzam się z tym punktem. Jestem rozważny i introspektywny. Wiecie, kiedy ktoś pisze do mnie komentarz i kiedy ten komentarz czujesz to, nie? On miał zasady po prostu ci przywalić i dotknąć cię mocno aż do żywego. Ja nie mówię, że to nie boli, że ty jestem taki chojrak i nie jestem odporny. To boli, tak. Ale okej, ale jednocześnie biorę taki komentarz pod uwagę na serio, bardzo serio, biorę go do serca, bo być może, że znajdę w moim postępowaniu, w moim życiu, w moim działaniu coś, co było wskazówką w takim komentarzu. I pod tym względem uważam komentarze za bardzo pożyteczne. Punkt szósty. Widzisz szerszy obraz. Autorka pisze, że stare dusze nie lubią gubić się w powierzchownych szczegółach zdobywania bezużytecznych stopni naukowych, awansów zawodowych, prestiżu społecznego i lepszych iPhone'ów. Zamiast tego stare dusze wolą patrzeć na życie z perspektywy ptaka, starając się znaleźć najmądrzejszy i najbardziej znaczący sposób życia i wykorzystania swojego czasu. Przecież życie może zakończyć się w każdej chwili, więc po co tracić czas na błahe szczegóły? No i tutaj może Was zaskoczę, ale muszę powiedzieć, że tutaj jestem tak pół na pół, bo może nie tyle lubię lepsze iPhony, ale jeśli już mieć dobry telefon, a ja mam Samsunga Galaxy S20, to chcę mieć taki, który naprawdę będzie mi dobrze służył. Lubię dobry mikrofon, żeby móc do Was mówić i być dobrze słyszalnym. Lubię szybki komputer, żeby nie trudzić się z montowaniem filmu przez 8 godzin, ale zmontować go za godzinę. Więc no, dużo pracy jeszcze w tym temacie przede mną. Aczkolwiek lubię widzieć szerszy obraz rzeczywistości, stąd też uparcie dążę do tego, ażebym był odpowiedzialny za swoje życie. Punkt siódmy. Nie jesteś materialistą. Autorka pisze, że bogactwo, status, sława i najnowszy gadżet technologiczny stare dusze nie interesują się tymi rzeczami. W końcu, jaki jest sens poszukiwania tych społecznie użytecznych celów, skoro można je łatwo odebrać? Jaki jest sens, jeśli spełnienie nie jest długotrwałe i nie wzbogaca duszy? Ten punkt jest trochę, moi kochani, spójny z poprzednim punktem, trochę, bo te gadżety, prawda, w tym punkcie tutaj mam jeszcze swoją ułomność, z którą muszę popracować, ale bogactwo, status czy sława nigdy mnie nie interesowały. Punkt numer 8. Byłeś dziwnym, społecznie nieprzystosowanym dzieckiem. I autorka pisze tu tak: nie zawsze tak jest, ale wiele starych dusz wykazuje dziwne oznaki dojrzałości w bardzo młodym wieku. Często te dzieci są określane jako przedwczesne, introwertyczne lub buntownicze, niepasujące do głównego nurtu zachowań. Zwykle te dzieci są niezwykle dociekliwe, bardzo inteligentne, dostrzegają bezcelowość wielu rzeczy, które mówią i robią ich nauczyciele, rodzice, rówieśnicy, albo też biernie, albo agresywnie sprzeciwiają się im. Jeśli potrafisz rozmawiać ze swoim dzieckiem jak z dorosłym, prawdopodobnie masz w rękach starą duszę. No i tutaj muszę powiedzieć, że nie byłem takim człowiekiem, ale jestem nim. Owszem, czyli musiałbym powiedzieć chyba, że jestem taką duszą, która w tej wędrówce ziemskiej tutaj nabyła tej odporności w trakcie poprzez bardzo trudne i wielokrotne
trudne sytuacje. Ok. Punkt 9. Przeszedłeś kryzys egzystencjalny. Często stare dusze zadają głębokie i przenikliwe pytania na temat życia w poszukiwaniu miłości, prawdy i wolności. To dążenie do godnego życia nieuchronnie oznacza, że prędzej czy później doświadczą kryzysu egzystencjalnego. Kryzys egzystencjalny ma miejsce, gdy człowiek zaczyna dostrzegać kłamstwa i złudzenia panujące w społeczeństwie. Mogą zastanawiać się, o co tak naprawdę chodzi w życiu, czy mają prawdziwy cel i zacząć bardziej myśleć o kondycji ludzkiej. Zadają sobie pytania typu, czy życie jest tylko dziełem przypadku? Jaki jest sens wszystkiego, co zrobiłem? O co w tym wszystkim chodzi? Tego typu pytania zadają stare dusze podczas kryzysu egzystencjalnego. I muszę powiedzieć, że przeszedłem w życiu takie kryzysy egzystencjalne. Dziś z punktu widzenia dużego okresu czasu, jaki minął od tamtych kryzysów, muszę powiedzieć, że one były konieczne, bo nie byłbym dziś w tym miejscu, w którym jestem. A tu muszę Wam powiedzieć, że w 100% z tym punktem się zgadzam. Punkt 10. Widzisz życie przez pryzmat poetycko-kontemplacyjny. Autorka pisze, stare dusze potrzebują czasu, aby cieszyć się życiem. Widzą rzeczy, których inni nie widzą. Weźmy na przykład naturę. Stara dusza będzie cieszyć się sposobem, w jaki wiatr tańczy wśród drzew, podczas gdy ktoś inny może po prostu przejść obok, bezinteresownie lub ślepy na proste piękno przed nimi. Stare dusze również znajdują czas na kontemplację życia. Uśmiech dziecka to coś, co warto zatrzymać i rozkoszować się nim. Uderzające piękno dzieła sztuki jest czymś godnym rozważenia. Słowa wielkiego pisarza dają do myślenia. Jest w życiu tyle rzeczy, które warto zatrzymać i docenić, i nad którymi warto się zastanowić. I znów tutaj, w tym punkcie, w 100% czuję, że to jest mój punkt. Punkt 11. Masz tendencję do nadmiernego myślenia o wszystkim. Autorka pisze, że chociaż stare dusze są ludźmi kontemplacyjnymi, może to również okazać się bolesną i wymagającą cechą. Na przykład, większość starych dusz zmaga się z klątwą przemyślania praktycznie wszystkiego. Na przykład, wybór z menu w kawiarni może być dziwnym, żmudnym doświadczeniem, bo jest tak wiele opcji, która jest właściwa, co smakuje najlepiej, co jest najbardziej etyczne, co jest zdrowe, jaki jest najlepszy stosunek jakości do ceny, co jest odpowiednie na tę porę dnia. I tych pytań jest mnóstwo. Sytuacje społeczne nie są istotne bardziej, co prowadzi do następnego punktu. Ja tylko dodam, że nie mam z tym problemu i może 30% zgadzałbym się z tym punktem. Wiem, co wybrać. Szybko się decyduję. Punkt 12. Zmagasz się z lękiem w sytuacjach społecznych. Jeśli połączysz, pisze autorka, skłonność do przemyślenia wszystkiego z sumiennością i silną empatią, otrzymasz przepis na lęk społeczny. Dodajmy do tego odrobinę ekscentryczności, to jest niepodzielania tych samych zainteresowań, co większość ludzi, a otrzymamy nieuniknioną tendencję do utrzymującego się dyskomfortu społecznego. Chociaż wiele starych dusz to osoby pewne siebie, spokojne, opanowane, sytuacje społeczne są dla nich złożone i męczące. Jest tak wiele elementów do rozważenia: kruche ego, etykieta, granice, wzajemność, niewypowiedziana, ale oczywista niepewność i tym podobne, że często stare dusze wolą być pozostawione samej sobie. Mając to na uwadze, kiedy stare dusze rzeczywiście znajdą kogoś, z kim się łączą lub uznają za interesującego, mają tendencję do dość szybkiego tworzenia silnych i intensywnych połączeń. Znalezienie pokrewnych dusz jest jedną z największych radości w ich życiu. Tak,
Muszę Wam powiedzieć jednak, że ponieważ ten poprzedni punkt, w którym bardzo łatwo podejmuję decyzję, jakby uwalnia mnie od tego lęku w sytuacjach społecznych, aczkolwiek tak, szukam pokrewnych dusz i kiedy już znajduję, to jest to bardzo intensywne. Punkt 13. Łatwo wpadasz w rolę doradcy. Autorka pisze, że ludzie przybywają do starej duszy po poradę, jak ćma przyciągana do płomienia. Przyciągnięci ich zrównoważonym umysłem i mądrością, członkowie rodziny, przyjaciele i miejsca pracy często w naturalny sposób pozycjonują starą duszę jako doradcę. Chociaż w większości starych dusz nie przeszkadza to, często czują się zasypane i przytłoczone ogromem problemów rodzinnych. Mimo to stare dusze lubią pomagać innym. Udzielanie wskazówek potrzebującym to raczej przyjemność niż ciężar. I muszę Wam powiedzieć tak, że tak, wpadam w taką rolę doradcy. Powiedziałbym nawet rolę ratownika, że chciałbym moimi podpowiedziami pokazać, jak można się z konkretnej sytuacji uwolnić. Jak można się uratować. A to, czy do mnie ludzie przychodzą, czy chcą porady, nie sprawia mi żadnej trudności, aczkolwiek powiem wam, że już mówienie o tym publicznie, tak jak teraz, tak, sprawia mi trudność, ponieważ wiem, że wiele dusz nie jest gotowych na to, żeby mnie oceniać czy odbierać jako doradcę. I ja to szanuję. Aczkolwiek, jeszcze raz, lubię pomagać potrzebującym i lubię z nimi rozmawiać. Punkt 14. Lubisz towarzystwo osób znacznie starszych od ciebie. Autorka pisze, że stare dusze mają tendencję do nawiązywania przyjaźni ze starszymi ludźmi znacznie częściej niż z młodszymi, w tym samym wieku. Jest coś tak przyziemnego, wciągającego i wielowarstwowego w tych, którzy są tu znacznie dłużej niż reszta. Poza tym pocieszające jest przebywanie w towarzystwie osób, których energia zewnętrzna odpowiada wewnętrznej energii starej duszy. Jest tam coś kompatybilnego. Nie musisz biegać jak bez głowy kurczak na imprezy, koncerty i co tam jeszcze się nie znajdzie. Zamiast tego stare dusze mogą się cieszyć siedzeniem przy ognisku lub wylegiwaniem się na krzesłach na patio, prowadzeniem dobrej, staroświeckiej rozmowy i wymianą historii. No i znowu, jeśli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że no tak, 60% na tak, 40% na nie. 60% na tak. Tak, lubię słuchać ludzi starszych, bo oni zebrali większą mądrość życiową niż ja. Aczkolwiek coraz trudniej o takich, bo ja z każdym rokiem staję się właśnie takim, czyli starszym. A ludzie tak szybko odchodzą. Miałem takiego przyjaciela tutaj, niedaleko mnie, polskiego Żyda, który urodził się w Sosnowcu i z którym mogłem przegadać wiele godzin i czuliśmy, że jest pomiędzy nami połączenie dusz. Natomiast kocham, kocham, kocham rozmowy z młodszymi, bo czuję w nich pewnego rodzaju rzeźkość, siłę, tajemnicę, której oni jeszcze nie poznali, ale będą ją poznawali. I to też daje mi odrobinę tej rzeźkości, którą oni mają w sobie. Punkt 15. Pragniesz prostoty. W niektórych obszarach życia, pisze autorka, stare dusze szanują, a nawet lubią złożoność. Ale ogólnie rzecz biorąc, tym, czego większość starych dusz pragnie w głębi duszy, jest prostota. W prostym życiu jest pewna czystość, piękno i urok zen. Niektóre stare dusze mogą pociągać minimalizm, podczas gdy inne mogą przyjąć minimalistyczne podejście, na przykład do codziennych obowiązków albo innych koniecznych zajęć. Pragnienie prostoty starej duszy jest w dużym stopniu powiązane z jej miłością serca, duszy i esencji. Wszystko, co jest prawdziwe i godne, można łatwo znaleźć w prostocie. W 100%, w 100%,
bliskie memu sercu. Powiem więcej, dlatego tak często nie zgadzam się z przesłaniami, jakie przenikają z tak zwanych kanałów duchowych, które czasem komplikują wiele spraw. Słuchajcie, wyjście z Matrixa jest takim przykładem, gdzie ludzie szukają różnego rodzaju wytrychów, sposobów, sztuczek, a to jest proste. Bądź człowiekiem. Żyj tak, jak czujesz, że chcesz żyć, nie szkodząc nikomu wokół ciebie i nie szkodząc samemu sobie. Bądź człowiekiem, po prostu. Punkt 16. Przyciąga cię wszystko, co stare, albo można by powiedzieć vintage, staromodne. Autorka pisze, że chociaż może to nie dotyczyć wszystkich starych dusz, wiele z nich przyciąga stara muzyka, stare meble, stara architektura, stare książki, stare ubrania. Tak naprawdę wszystko, co stare. Niektóre stare dusze czują się bardziej jak w domu w minionych epokach. XVIII-wieczne konie i powozy, jazz lat 20. XX wieku, podczas gdy inne cenią nawet starsze kultury, na przykład okresy szamańskie i plemienne. No i tutaj muszę wam powiedzieć znów 50 na 50. Tak, delektuję się starymi rzeczami, które poruszają moje serce, czyli nie wszystko, co stare, ale jeśli to są pamiątki po moich dziadkach, pradziadkach, rodzicach, albo pamiątki po życiu w tej okolicy, gdzie się urodziłem, to bardzo mocno rezonuje z moim sercem. Ale lubię też nowe rzeczy, nowości, bo wiem, że one dziś są nowe, ale za 100 lat będą stare i ktoś inny będzie się takimi starociami epatował. I punkt 17, moi drodzy, i ostatni. Po prostu czujesz się w środku stary. I autorka pisze, odrzuć na chwilę etykietę starej duszy i skup się na tym, jak się czujesz w środku. Ile miałbyś lat, gdybyś nie wiedział, ile masz lat? Ci, którzy zdają sobie sprawę, czują się znacznie starsi, niż wskazuje na to ich wiek. Często w głębi serca są starymi duszami. Typowe uczucia towarzyszące byciu starą duszą obejmują zwykle uczucie nieufności wobec świata, zmęczenie psychiczne, dociekliwość, czujną cierpliwość i poczucie bycia obcym, zaglądającym do środka. A jak to jest ze mną w tym ostatnim punkcie? Mam tutaj, słuchajcie, nie mogę nawet powiedzieć, że 50 na 50. Na 100% zgadzam się z tą etykietą, z tym 17 punktem, ale i na 100% się z nim nie zgadzam. Jeśli chodzi o moją dojrzałość emocjonalną i mentalną, świadomościową, to czuję się starym człowiekiem. Taki, który przeżył wiele wyzwań egzystencjalnych, który wyciągał z nich wnioski na swój sposób, dobre albo złe. I przeżył to wszystko i to jest nie do zabrania, nie da się tego zabrać. Ale z drugiej strony, kiedy przyłapuję się na tym, kiedy myślę o sobie, ile mam lat, to czuję się tak, jakbym miał 25. Hej, no i co wy na to? Jak wam się podobało takie rozważanie? Słuchajcie, napiszcie mi, jak wy się czujecie. Napiszcie na ten temat. Bardzo jestem ciekaw tego, jak wy odczuwacie samych siebie, z iloma punktami się zgodziliście, a z iloma nie. Nie ma nic w tym złego, jeśli jakiś punkt nie pasuje, albo pasuje tylko w kilku procentach, czy w kilkudziesięciu procentach. Wszystko jest w porządku. Kocham was, trzymajcie się i do następnego poranika. Cześć.